No, jeszcze raz. Ciemno jak dupie umorzy. Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Danielo. W dzisiejszym odcinku, jak już sami możecie zauważyć, zagramy sobie w grę War Thunder. Oczywiście zgodnie z tym, co chciałbym wam przedstawić oraz zapowiadałem w poprzednim odcinku, na który was serdecznie zapraszam, zagramy sobie w kampanię, którą Gaijin, twórca gry, przedstawił nam oraz dał nam taką propozycję zagrania oczywiście w tego typu rozgrywkę single player. Mamy tutaj do dyspozycji dwie kampanie, dynamiczną i historyczną. My sobie zagramy oczywiście w kampanię dynamiczną, gdyż kampania historyczna po kliknięciu nakazuje nam zakupić coś w rodzaju DLC, tak żeby można było w nią zagrać, czyli zapłacić prawdziwe pieniądze, żeby móc w nią zagrać. Tak twórca gry sobie wymyślił. Przejdziemy natomiast do kampanii dynamicznej. Jak widzicie, mamy tutaj do dyspozycji kilka misji. Inne te z kółeczką na pewno będą w stanie się odblokować, bądź też odblokują się z postępem naszych dokonań. Jeżeli przejdziemy dane misje, z pewnością reszta się odblokuje. Tak więc przejdziemy sobie do pierwszej misji, bitwa o Anglię. Dobra, moi drodzy, musiałem sobie zrobić oświetlenie, gdyż nie było mnie w ogóle widać w kamerze, tak więc kontynuujemy. Wybór drużyny, jaką nam tutaj dają. Mamy do wyboru Wielką Brytanię oraz Niemcy. Zagramy sobie zdecydowanie Wielką Brytanią, gdyż Niemcy są źli. Rok. Aha, czyli mamy tutaj do wyboru rok produkcji samolotów. Dobra, z tego co dobrze pamiętam, bitwa o Anglię miała miejsce w 40 roku. Tak więc rok 40 oczywiście jak najbardziej. Przewaga na froncie brak. Zwycięstwa do ukończenia kampanii. Przejmij wszystkie sektory, 5 zwycięstw. Przejmij wszystkie sektory. Poziom trudności. Dobra, damy sobie zręcznościowy. No i zobaczymy. Dobra, damy sobie zastosuj. Oczywiście, co tu mamy? No dobra. I co tutaj jest? Mamy tutaj jakieś 5 celów, tak? Z tego co dobrze widzę. Jeden na jednego. Zaatakuj wrogie myśliwce. Bojowy patrol powietrzny. Lataj po zaznaczonym obszarze i atakuj określone wrogie jednostki. Obrona pojazdów przed atakiem z powietrza. Broń ciężkiego sprzętu przed atakiem wroga. Atak na artylerię. Osłanianie ataku na cele naziemne. Dobra, wiecie co? Zrobimy sobie jeden na jednego. Start z ziemi. Dobra, zróbmy sobie start z ziemi. No i zobaczymy, co też nam pokaże ta kampania. Bo szczerze mówiąc, pierwszy raz się spotykam z czymś takim, żeby w grze multiplayer, MMO, żeby pojawiał się element kampanii dla jednego gracza. To jest naprawdę bardzo ciekawy aspekt. Troszeczkę słabo się rozpędziłem. Ale dobra, damy radę. Lecimy oczywiście pod wyznaczony cel. A nasz sojusznik gdzie tam leci? Aha, tutaj jeszcze za nami sobie startują. No i prawdę mówiąc, jestem ciekaw, bo z tego co gdzieś tam wyczytałem, czy też usłyszałem, te bitwy są naprawdę odwzorowane, jeżeli chodzi o samą połać terenu, o same jakieś fakty takie historyczne. Tak więc jestem tego naprawdę bardzo ciekaw. Aha, czyli tutaj leci sobie eskadra
Szwadron? Jak się mówi na grupy samolotów? Właśnie sam nie wiem. Tu są Niemcy. Okej. Dobra, pominiemy sobie, bo tutaj chyba tylko jest przedstawione. Zaatakuj wrogie myśliwce, ale tu widzę, że jeszcze są jakieś stateczki na dole, które będą próbowały nas zestrzelić. Ale znając te flaki, z których strzelają, nie są one tak bardzo skuteczne. Muszę się napić, słuchajcie. Jest strasznie duszno i mimo godziny, w której nagrywam, czyli godzina 19, jest naprawdę bardzo, bardzo duszno. Zwłaszcza, że mam też okno pozamykane, gdyż dochodzą później różne dźwięki. Okej, okay, mamy tutaj wroga 2 km od nas, niecałe 2 km. Dobra. Oczywiście lecimy sobie na dół i popatrzcie, jak to pięknie wszystko wygląda. Jak wlatują jedni w drugich. Dobra, i robimy klasyczny nawrót. Oczywiście. Okej, okay, no i łapiemy sobie pierwszy cel. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, zestrzelony. Lecimy oczywiście na kolejne. Dobra, trochę poobijany. Cholera, bo mi się amunicja zaraz skończy. Dobra, trącony. I kolejny. Nie dogonię go chyba już. Dobra, zabrakło mi amunicji. Tak więc na razie spokojny lot. Rozejrzymy się tutaj po okolicy. Dobra, widzę, że tutaj już na dole jest jeden cel, którym mogę się zająć. Pilił pari. Dawaj, 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 dawaj. Okej, okay, trafiony. Tutaj w ogóle mamy z lewej strony, w dolnym lewym rogu, mamy wyznaczoną liczbę samolotów, jakie musimy jeszcze zestrzelić. Cholera, te niemieckie maszynki są szybsze niż te brytyjskie. No ale fakt jest faktem, że Niemcy, jeżeli chodzi o maszyny, które mieli do dyspozycji podczas II wojny światowej, to naprawdę były bardzo, bardzo zaawansowane. Nikt tak naprawdę nie miał tak zaawansowanego sprzętu jak Niemcy. Jednakże mieli bardzo małą ilość tego sprzętu. Gdzie już w końcowych latach, jeżeli chodzi o samą II wojnę światową, już pod koniec, właśnie już tak 44 rok, Niemcy już dostrzegali tak naprawdę ten deficyt, jaki mają w liczbie maszyn, czy to czołgów, czy samolotów. Zaczynało już im wszystkiego brakować. Oczywiście dużo więcej jakichś innych faktów zdecydowało o tym, że Niemcy w końcu ponieśli porażkę. Jednakże to również miało swoje, że tak powiem, odzwierciedlenie w postaci małej ilości sprzętu dostępnego już pod koniec wojny. Okej. Okay. Powiem wam, że te karabiny są słabe, no ale nie ma się co dziwić. To są samoloty, że tak powiem, z pierwszego okresu. Zwłaszcza te dwupłatowce nie były jakoś super uzbrojone, ani też manewrowość nimi była bardzo kiepska. Aha, maszyna się, broń się zacięła. Dobra, musimy czekać. Okej, ładujemy. Dawaj, dawaj, dawaj.
No cholera. Okej. Zestrzeliłem mu ogon. Oj, szybko. Szybko. I ładuj. Dobra, ustawmy się w lepszej pozycji. Dobra, i teraz. Teraz będziesz już mój. Musisz być mój. Lecimy w stronę słońca. Cholera, dobra, zestrzelone. Ile tu jeszcze zostało? 7 samolotów zostało, czyli w sumie niedużo. Gdzieś tam sobie ostrzeliwują wroga. Dobra, ktoś jest za mną w ogóle? Za mną? Aha, tutaj jest. Dobra, to się zajmiemy teraz tym panem. Troszeczkę za daleko jest. Te pociski nie są wtedy tak skutecznie, nie trafiają tak skutecznie. Okej, nie mamy znowu amunicji. Musimy poczekać. Wybaczcie, że tak mało mówię, jednakże w tego typu grach trzeba się też ostro skupić. Dobra. Non problema. Ja tu widzę same jego problema. Okej, zastrzelony. 4 jeszcze zostało. Robimy nawrót. Wy może nie widzicie tego, gdyż moja kamerka zasłania radar. Ja natomiast widzę i wiem, gdzie jest wróg. Dobra, tutaj gdzieś powinien być jeszcze. Nie no, ten jest za daleko. Gdzieś koło mnie, nade mną albo pode mną. Gdzieś w ogóle widzę, żeby w to. O, tutaj jest zguba, którą szukam. Dobra. Kurde, oni po włosku mówią. Zresztą Anglicy. Dobra, jestem za daleko. No co ty nie powiesz? Serio? Wiem, że na dystans jestem nieskuteczny. Dobra, tutaj mamy też jakiś cel. Blisko. Ty, oni serio mówią po włosku. Albo ja czegoś nie rozumiem. Ale zaraz mi się broń zatnie, no. Build the party. Dobra, chyba mu trafiłem w silnik, bo znacząco zwolnił. A jeszcze muszę czekać. 2, 1, 0. Ładujemy. Dobra, to już jest po nim. Dobra, został jeszcze jeden, który jest gdzieś tam. O, tam bardzo daleko oddalony. Może naszym sprzymierzeńcom uda się go szybciej dorwać niż mnie. No zobaczymy. W ogóle jestem ciekaw, czy będziemy musieli zestrzelić jeszcze te statki. Dobra, i ładujemy. Widzę, że tu wszyscy ostro w niego pakują. Ale miałem wrażenie, że tylko moje strzały gdzieś tam w niego trafiały. Dobra, cel misji osiągnięty, widzę. Zobaczymy, co dalej. No i co? Co tutaj się dzieje dalej? Otrzymano cel poboczny. Cóż to za cel poboczny będzie? Misja wykonana. Wciśnij spację, by kontynuować misję. No dobra. I co będzie naszym celem teraz?
Może chodzi o te statki, bo ja nie wiem. Dobra, lecimy za naszą ekipą. Niszczyciel. Aha, cel poboczny to jest wylądowanie na lotnisku. No dobra. To sobie wylądujemy na lotnisku. Przy okazji sobie poćwiczymy. Bo jak mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach, kiepsko mi to wychodziło. Gdzieś to lotnisko jest? Przecież ono jest w tamtą stronę. Dlaczego? Aha, bo oni zniszczyli chyba te niszczyciele. Chociaż... No szczerze mówiąc nie wiem, gdzie oni lecą. Nie wiem, o co tu chodzi. Moi sojusznicy lecą tam gdzieś na wprost. A mi każą lecieć na lotnisko. Jak to jest? Jak to jest, moi drodzy? Bo ja nie mam naprawdę zielonego pojęcia, o co tutaj chodzi. W ogóle tu się pojawiły znowu jakieś niszczyciele. No ale co ja mogę? Jak ja nie mam bomb, to ja nic nie zrobię. Dobra. Zróbmy sobie po prostu kolejną misję. Nie wiem, to było bardzo dziwne, że gra mi nakazywała zrobić coś, czego tak naprawdę zrobić nie mogłem. Ale okej. Nagroda za misję, 120 lwów. Prawda? Dobra, 50 doświadczenia. Jest obniżona ze względu na dzienny limit misji. I co? Nie mogę brać, nie mogę wykonywać ileś misji o ten? Nie rozumiem. Dobra, następna bitwa. No i co? To jest to samo. Dobra, weźmy sobie bojowy patrol powietrzny. A, na czym? Aha, obszary jest atakuj wrogie jednostki. Dobra. A damy sobie start w powietrzu, żeby nie przeciągać niepotrzebnie. Tak przynajmniej już przejdziemy do konkretów, do celu misji. No dobra, zobaczymy jak to zresztą będzie wyglądało. Dobra, co tu mamy? Lataj po zaznaczonym obszarze. Dlaczego nie dali mi przeczytać? No tu już widzę chyba hurricane'y. Mamy dostępne. No dobrze, a co pojawi się po drugiej stronie? Nic się nie pojawiło po drugiej stronie. Lataj po zaznaczonym obszarze i walcz z wrogimi jednostkami. No problem. No ciekaw jestem, co w tej misji się ciekawego pojawi. Dobra, widzę, że tutaj mamy zrobić tylko eskortę, czy co? Czy po prostu patrol, nie? Lataj po zaznaczonym obszarze i walcz z wrogimi jednostkami. Ja tych jednostek jakoś nie widzę. Ale na pewno pojawią się za niedługo. Tak więc będzie się działo. Ale ktoś tu za mną leci. Aha, lecą tutaj za mną moi towarzysze. Okej, coś już się zaczęło pojawiać. Co to jest? To są samoloty! I to niemieckie! 5 km dalej.
Dobra, ale dosyć szybko się do nich zbliżamy, tak więc... I co, ja tutaj walczę tylko z moim szwadronem, gdzieś tam w oddali jeszcze widać innych przyjaciół i to jest wszystko. Powiem tak, rewelacyjnie. Olera, jasno, jak tu się nie rozbić? Jak tu się nie rozbić? Jak tu są takie mecyje? Dobra. Ale przynajmniej teraz widać. Okej, pierwszy zestrzelony. Przynajmniej widać teraz. Jestem za daleko. O, ten jest bliżej. Okej, zabrakło mi amunicji. I przynajmniej teraz widać, że te samoloty mają naprawdę już potężniejszą siłę ognia niż w przypadku dwupłatowców, gdzie tam był zaledwie jeden karabin. No cholera, gin. No patrzcie, jaka menda uparta. Znowu cały magazynek stracę. Dobra, udało się. Robimy nawrót. Cholera, ich tu jest od groma. Cholera jasna, wszyscy jeszcze za mną lecieli, nie? Masakra, powiem wam. No cholera, gin. Oż cholera jasna. Zestrzelili mnie. Dobra, ale dostaliśmy drugą szansę, więc jest dobrze. Chyba, że przełączyłem się na jakiegoś... na jakiś samolot sprzymierzeńca, nie mam pojęcia bladego. Dobra. Dawaj. I raz tam. Cholera, no przecież oni mnie tu znowu poszatkują zaraz. Dobra, strącony jeden. Dawaj, szybciej się obracaj. O, lewcia. Jeżeli zwiększysz... Co? Czemu te komunikaty nie pozostają dłużej? No cholera, bo mi amunicji zaraz zabraknie, a ten... sobie dalej leci. Słuchajcie, nie jest ciężko, ale też nie jest łatwo. Jest to na pewno cięższa misja niż ta pierwsza. Okej, zestrzelony. Dobra, za mną lecą inni. Robimy sobie może taki oto nawrót. Widzę, że dwa kolejne zostały strącone, ale nie za bardzo wiem czyje, czy to moje, czy... Czy naszych sojuszników. Cholera, zobaczcie co tutaj się w ogóle dzieje, nie? To jest jakaś... masakra. Tu ich jest naprawdę bardzo cholernie dużo. Dobra, udało się strącić tego jednego. O cholera, ale dostałem, płonę. Okej. Wiedziałem, że tak się to skończy. Dobra. Lecimy oczywiście dalej. Dobrze, że misja też. No i co? Cholera jasna, no już nie mam skrzydła. No i dupa. Mam tylko jedno skrzydło aktywne.
Ale nawracać to już nie będę mógł za bardzo. O cholera. O cholera jasna. Miota mną jak szatan. Dobra, trzeba korzystać z tego samolotu ile się da. Ile będziemy w stanie. No naprawdę, te komunikaty mnie jeszcze bardziej denerwują. Człowieku, ja tutaj nie mam jednego skrzydła czynnego. A ty oczekujesz ode mnie cudów. Cholera, wolę, żeby mnie już zestrzelili, bo mam już dość tego samolotu. No i cholera, i teraz już nic nie zrobię. Teraz już nic kompletnie nie zrobię. Dobra, opuścimy sobie samolot. Oj, ciężko. Dobra, ale skończymy sobie tą misję. I na tym sobie zakończymy ten dzisiejszy odcinek. Oczywiście w następnym odcinku będziecie mogli zobaczyć kolejne misje, oczywiście bitwy o Anglię. No, bo się zaraz zderzymy. A jemu się nic nie stało. No dobra, teraz się stało, kiedy nasz sojusznik w końcu go wykończył. Dobra. Zostało jeszcze 14 samolotów. Moja eskadra została zniszczona. Moja eskadra została zniszczona. Jakie to przykre. No dobrze, moi drodzy. Na tym sobie zakończymy nasz odcinek. Tym, no niestety, smutnym akcentem. Ale w następnym odcinku zobaczymy już kontynuację, tak więc zapraszam Was gorąco. No i oczywiście trzymajcie się, cześć!